Witam Was wszystkich serdecznie. Mam na imię Krystian, mam 27 lat i pochodzę ze Środy Śląskiej, z Dolnego Śląska, 16 km od Wrocławia. Chciałem dzisiaj Wam powiedzieć świadectwo mojego nawrócenia, jak spotkałem się realnie z Jezusem. To było tak, a więc ja byłem narkomanem przez większość mojego życia. Można powiedzieć, od 14-15 lat zacząłem palić marihuanę. Zacząłem za to wchodzić w towarzystwa różnych ludzi, którzy ćpali, brali jakieś narkotyki. Ogólnie też wychowałem się w rodzinie takiej trochę, można powiedzieć, patologicznej. Moja mama nie piła, ale za to mój ojciec cały czas pił. I przychodził pijany do domu, tam wiadomo, jak coś nie pasiło w domu, no to rzucał w nią jakimiś przedmiotami i tak dalej. Ja to wszystko widziałem, w tym się wychowywałem. I przyszedł taki czas, gdzie ja sam sięgłem po te rzeczy. Ogólnie zacząłem ćpać tak, jak miałem 16 lat, to już szedłem przez, już na grubo, już brałem amfetaminę, mefedron, klonzepa, nakodin. I to zniszczyło totalnie moje życie. Ale powiem Wam pokrótce, co się działo. Potrafiłem wchodzić do domu, wyważać drzwi, robić różne jakieś rzeczy. I robiłem to tylko dlatego, że narkotyki były moim bokiem. Ja tylko w ten sposób mogłem się uszczęśliwić w życiu. I to było mój jedyne źródło, z którego czerpałem. Jeździłem do pracy, pracowałem w RG, na telewizorach i tam przez miesiąc czasu w ogóle śniadanie ze sobą nie brałem. Non stop po prostu jechałem na tych brochach, przyjaciele. I akcja była taka, że zacząłem kraść różne rzeczy. Po prostu robiłem naprawdę takie rzeczy, które dzisiaj po prostu mi się w głowie nie mieszczą, nie? Przyszedł taki czas, w którym ja przedawkowałem prawie, zjadłem 2 gramy amfetaminy i bo chciałem kogoś pobić, w ogóle miałem gniew do drugiego człowieka, ja w ogóle byłem takim człowiekiem gniewu, że jak wchodziłem gdzieś po prostu z kimś się chciałem zaprzyjaźnić, kogoś poznawałem, to nie wiem dlaczego, ale zawsze po prostu czułem do takiego człowieka gniew. Wewnątrz po prostu zawsze mi nie pasował każdy człowiek. Chodziłem po prostu pełny gniewu i w pewnym momencie, kiedy chciałem takiego jednego człowieka pobić, bo on zawsze jak do mnie podchodził, to chciał mnie bić z kolegami. I tak chyba 3 razy mnie pobił. I była taka sytuacja, ja zacząłem, no, pojechałem po prostu do dealera, wziąłem to co miałem wziąć i zjadłem prawie 2 gramy amfetaminy i wtedy upadłem. To było już po, dokładnie okres taki był, 5 lat mojego brania narkotyków różnego rodzaju. No i ja wtedy wziąłem te narkotyki i powiedziałem, że tego gościa zabiję. I wziąłem te 2 gramy, zjadłem i po prostu upadłem, zemdlałem. Piana zaczęła lecieć mi z ust i krew. I szedł akurat w tym samym momencie człowiek, który mieszkał koło mnie i zadzwonił na policję. Tak to się wszystko od tamtego momentu zaczęło dziać. Ja już od tamtego momentu powiedziałem, że nigdy nie będę więcej ćpał. Ale ja nie wierzyłem w Boga. Ja w ogóle śmiałem się z ludzi, którzy wierzą w Boga. Ja zawsze z matki się śmiałem prosto w twarz. Mówiłem, w ogóle moja mama rok przed moim nawróceniem się nawróciła. I ona, kiedy ja przychodziłem do niej, kraść albo coś, wbijałem się do domu. Ona zawsze jakby też widziałem ją w modlitwach i tak dalej, to ja zawsze się z niej śmiałem. Jak przychodziłem do niej, to mówiłem, mamo, to żadnego Boga nie ma. Ja nie wierzę w żadnego Boga. I ona mi, wtedy pamiętam, jak przedawkowałem, tak? To w tym samym, dzień później wyszedłem z izolatki, bo mnie zamknęli. Ja szedłem do domu, myśląc sobie po prostu, że chcę zmienić swoje życie. I Duch Święty już wtedy we mnie działał. Teraz mogę powiedzieć, że to Duch Święty, wcześniej tego nie wiedziałem. Kiedy szedłem do domu, podeszłem do matki i mówię, mamo, daj mi jakiś ośrodek. Mama mi dała ośrodek chrześcijański. Ja mówię, że ja tam nie pojadę. Na początku się spierałem, ale mówi, dobra, synu, pojedź tam, jak nie wierzysz w Boga, to nie, jedź po prostu, zmień swoje życie. No i ja posłuchałem jej i powiedziałem, dobra, zmienię swoje życie. Pojechałem do tego ośrodka, w ogóle nie chcieli mnie wpuścić, bo nie miałem żadnych badań, nic, ale namówiłem ich, tak, bo bardzo chciałem, ja się bałem, wiecie, ile że mnie w ogóle ganiali. Jacyś ludzie w ogóle jeździli Mercedesem za te kradzieże wszystkie, które ja zrobiłem, to oni mnie później straszyli, jeździli koło mojego domu. Wiecie, ja w ogóle miałem takie akcje, że ja szedłem, na przykład wychodziłem z domu, ja wiedziałem, że ja ukradłem i że będą ścigać, chowałem się za drzewo, bo słyszałem auto, może z 500 metrów ode mnie było auto, jeszcze go nie widziałem, a słyszałem, że coś jedzie. I chowałem się za drzewo, takie duże koło domu i akurat to byli leży. To byli ci ludzie, którym ukradłem rower, jakieś tam narkotyki i tak dalej, wiecie o co chodzi. I tak Duch Święty działał. Ja namówiłem tych ludzi z ośrodka, że mówię, że ja bardzo chcę jechać, bo ja muszę zmienić swoje życie, proszę, pomóżcie mi. No i nawet bez badań mnie przyjęli po tych 3 dniach, czy tam 4,
wzięli mnie bez badań, no i tam się wszystko zaczęło. Tam w ogóle była taka jazda, że zacząłem kraść, nie? Zacząłem ich wyzywać, zacząłem mówić, że po prostu no, ze mnie to wszystko schodziło i po prostu zacząłem ich wyzywać, zacząłem się buntować, robić już jakieś różne rzeczy. No i pewnego dnia właśnie tam ukradłem koszulkę chłopakowi. Bardzo chciałem mieć tą koszulkę, słuchajcie. I ten gość w ogóle przyjechał do ośrodka i 4 dni później miał jechać. Ja schowałem ją do szafki. To był mój moment tak naprawdę nawrócenia, bo ja nigdy nie czułem żalu, że komuś coś ukradłem, a wtedy się rozpłakałem. Miałem taką jazdę, że po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Minęły 4 dni, ja tą koszulkę miałem cały czas w szafce. No i za 4 dniem zacząłem płakać, mówię, Boże, ja muszę mu oddać. No rozumiecie, człowiek, który kradnie, w ogóle nawet nie ma tego w sumieniu. No, ja nigdy nie czułem, że robię coś źle. Ja zawsze myślałem, że to jest fajne. I ten. No i 4 dnia wstałem rano, zacząłem płakać, powiedziałem do lidera, chodź za mną, ja muszę oddać tą koszulkę. Oddałem temu chłopakowi koszulkę, ten gościu mówi, że w ogóle dobra, stary, weź sobie tą koszulkę, ona jest twoja, ja mu się rozpłakałem na ramieniu. No i okej, wszystko fajnie. To był pierwszy takie działanie Ducha Świętego, który mnie po prostu z tego wtedy uwolnił. Już się nawróciłem i w ogóle z tego uwolnił. Ja już wtedy nie chciałem robić takich rzeczy, mówiłem, że to jest głupie. Ale kolejnego dnia, to była niedziela, było nabożeństwo. I uwielbiali oni Boga. Ja tam przyszedłem, usiadłem sobie. I tak zobaczyłem, jak oni wszyscy w kółku siedzą, nie? I uwielbiałem tak Boga. Ja mówię, kurczę, może bym spróbował, może bym się pomodlił, nie? Może on jest. Może Jezus jest i on żyje. No, bo wiecie, ja nigdy nie widziałem działania jakiegoś fizycznego, nie, manifestacji Ducha Świętego, a wtedy Bóg mnie rozłożył na łopatki. Ja zacząłem wołać, mówię, Boże, jeśli Ty jesteś, prawdą w ogóle i Ty zmieniłeś ich życie, to zmieni moje. Słuchajcie, upadłem tam, zacząłem płakać. Boża miłość mi przeszyła. Ja realnie odczułem coś takiego, czego nigdy nie miałem. No. Krystian, jesteś wielki. Jeszcze tylko powiem. Nie. No, i od tamtego momentu coś się ze mną wydarzyło. Słuchajcie, ja później przeczytałem, że Ewangelia jest mocą Bożą w ogóle. I ona coś we mnie zmieniła i nie chciałem pić, chlać tych różnych rzeczy. Zawsze, jeśli upadałem później, bo miałem różne wzloty i upadki, słuchajcie. Zawsze, kiedy upadałem, to po prostu wewnątrz mnie było coś takiego, Boże, ja tak nie chcę. Rozumiecie, kiedyś piłem bez problemu, robiłem różne rzeczy, kradłem, wyzywałem ludzi, robiłem różne rzeczy, a po prostu Duch Święty zamieszkał we mnie, ja to wtedy odczułem. I powiedziałem, Boże, oddaj swoje życie. Ja będę do końca moich dni Cię wielbił i głosił Ewangelię. Tak powiedziałem wtedy i Bóg mi dał żonę, dał mi kościół, dał mi różne rzeczy. Ja w pierwszy dzień dostałem od razu Nowy i Stary Testament, ja byłem szczęśliwy. Czytałem to, nie rozumiałem tych wszystkich rzeczy i różnie bywało w moim życiu, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że żyję zwycięskim życiem i nie ma we mnie żadnego jakiegoś takiego powrotu do starego życia. Nie chcę tego, po prostu Duch Święty tak zaczął orać moje życie, że naprawdę, wiecie, to właśnie to jest to, co ja przeżyłem. Ja realnie spotkałem fizycznie się z Jezusem. Po prostu to, co ja doświadczyłem, tego nigdy nie dostałem, nie? Zawsze ojciec pił, po prostu była patologia, wiecie. Ja się też tak wychowałem, zacząłem też to robić. I szukałem akceptacji, szukałem po prostu miłości w życiu. Ja tego nie rozumiałem, że ja w ogóle tego szukam. Ale zacząłem spać, bo ja się czułem wtedy bossem. Ja się czułem wtedy kimś. Ale kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, to po prostu ja nic nie chcę. Nic nie potrzebowałem z zewnątrz. Ja wiedziałem, że to był Bóg. Jedno spotkanie wystarczyło, żeby moje całe życie się zmieniło. To było jedno spotkanie. Ja później też miałem takie akcje, jeszcze tylko powiem krótko, że moja żona poszła do pracy rano. I ja mówię, pomodlę się, nie? Stanąłem i mówię, Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś. Tak po prostu powiedziałem. I znów upadłem. Słuchajcie, znów upadłem. Po prostu wystarczyło tylko jedno słowo. I on tak działał w moim życiu, tak przemienił moje życie, że ekstra.